Dzień dobry, cześć, czołem, boom, headshot nocnikiem z IK. Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku moich urojeń. Dzisiaj chciałbym poruszyć temat, na który zwrócił mi uwagę właśnie jeden z komentujących. Mianowicie zapytał mnie o moje podejście do gier z Biedronki. Jak dobrze się orientujecie, wczoraj miała miejsce nowa akcja, nowa dostawa tychże gier i chciałbym Wam troszeczkę ten temat oddemonizować na tej zasadzie, że to nie jest absolutnie nic uwłaczającego, że kupujemy grę w Biedronce. No sorry, tak? Nie każdy ma super dużo kasy, żeby sobie kupować premierówki, czy po prostu właśnie najświeższe gry, które mogą na początku ceną zniechęcić i nie zawsze jest ona wprost proporcjonalna do jakości, wiadomo. Czasem warto, powiedzmy, odczekać, gdy dana gra stanieje, od razu wyjdzie, powiedzmy, w jakiejś specjalnej edycji spaczowanej i to jest jak najbardziej kwestia zrozumiała. A dlaczego polecam Wam właśnie tego typu akcje w takich, no, samach spożywczych, tak to nazwijmy, pokroju właśnie Biedronki, gdzie można za dychę zdobyć bardzo fajną grę. Ja mam ze sobą dwie gry z Biedronki, żeby nie było, że tylko tak gadam. Jedną kupiłem sobie ja, drugą kupiła mi moja żona. Zwróćcie uwagę. To był akurat Warhammer 40 000 dawno w War 2 i Two Worlds Game of the Year Edition Turbo Ultra Viper Hardened Prestige of Doom Plus 4 Edition. Poważna sprawa. I co się rzuca w oczy? Jak myślicie? Otóż idealne posunięcie, idealny zakup, żeby uzupełnić swoją właśnie biblioteczkę gier o programy, na które początkowo w dniu premiery nie miało się kasy, były niegrywalne, albo zwyczajnie je przegapiliśmy. I patrzcie, coś takiego ubóstwiam, jeśli chodzi o zakup starych gier po tańszej cenie. Absolutnie żadnej pieprzonej ingerencji w strukturę opakowania, w kwestie wizualne. Gra wygląda jak kupiona w dniu premiery. I o to mi chodzi. Absolutnie nie wypija się z biblioteczki, jak chociażby tego typu wydania, gdzie jest Nasran, Explosive, dla biedaków, Green Edition, Grosik, Chleb dla konia, cokolwiek. Jeszcze w ogóle jest taka jakaś chora edycja gier, gdzie te pudełka DVD nie są pełnowymiarowe, tylko takie dostosowane do średnicy krążka, które wygląda na kwadracik. No, to wygląda obleśnie właśnie w takiej wydzielonej szafeczce. Także jeśli są takie okazje, jeśli przegapiliście jakiś tytuł, korzystajcie z nich. To jest super, że jest taka możliwość, że możemy sobie uzupełnić naszą biblioteczkę o fajne gry, w fajnych edycjach, absolutnie nie spieprzonych wizualnie o jakieś dodatki, naklejki, jakieś takie implementacje znaczące o tym, że nie wiem, nie było nas stać, albo przegapiliśmy właśnie, cokolwiek tego typu. Tylko mamy super fajne wydania, niczym praktycznie nie różniące się, albo przynajmniej nie bijące swoją odmiennością po oczach, tak jak właśnie inne tego typu edycje za o wiele większe pieniądze. Ale jeśli chodzi o gry z Biedronki, chciałbym jeszcze poruszyć temat tak zwane gry z kosza. O co chodzi? Co to są gry z kosza? Całe zjawisko przywodzi na myśl troszeczkę lumpeksy. Mianowicie w różnych, czy to są właśnie Saturny, MediaMarkt, czy inne takie ważniejsze sklepy profilowane, tematyczne, są wydzielone specjalne kosze, w których są wrzucone po prostu łopatami różne gry, też po atrakcyjnych cenach. I to troszeczkę tak jak ze wspomnianym lumpeksem, chodzi o to, żeby poszukać, posiedzieć troszeczkę nad tym, postać, albowiem można dorwać naprawdę, przepraszam Was bardzo. Ja muszę włączyć komórkę, przypominaj mi tego. Devili, nagrywam teraz, zaraz do Ciebie odzwonię, ok? No hej, papa. Dobra, wybaczcie. I ja kilka bardzo fajnych gierek znalazłem właśnie w takim koszu. Nie wszystkie są oczywiście w takich wydaniach, które imitują premierówkę. Są to, wiadomo, jakieś właśnie srebrne, złote kolekcje, ale po bardzo atrakcyjnych cenach. Tylko tak jak mówię, tak samo jak w lumpeksie można, szukając, znaleźć bardzo fajny, markowy ciuch za śmieszne pieniądze, tak samo ma się sytuacja w kwestii właśnie researchingu bardzo fajnych gier w koszu. Także reasumując, zarówno ten gry
właśnie w koszu, gdzie można znaleźć bardzo fajną perełkę. No dobra, ja mojej perełki nie znalazłem w koszu, żeby nie było, ale myślę, że wiecie, o co chodzi. Jeśli są okazje, korzystajmy z nich. Jeśli tym bardziej są to okazje opiewające na gry, które bardzo fajnie wyglądają, nie są obsrane różnymi niszczącymi klimat samego opakowania naklejkami, wstawkami, ramkami, nic tylko się cieszyć. Cena, no to wiadomo, tutaj jest kwestia chyba najważniejsza, bo tak jak wcześniej wspomniałem, nie każdy ma kasę na wszystko, a jest to bardzo fajna okazja, żeby uzupełnić naszą biblioteczkę, nadrobić zaległości i wyposażyć się w bardzo fajny tytuł. Dziękuję Wam serdecznie, to była opinia Roya na temat gier z Biedronki i gier z kosza. W tym tygodniu, w ten weekend nie wiem, czy jeszcze coś puszczę, ale za niedługo jedziemy z Rokiem do Krakowa, gdzie będzie miał miejsce event gry offline, mianowicie jest to taki forma takiego pikniku przyjaciół serwisu gry online, także będziemy za niedługo w Krakowie. Myślę, że z tego miejsca wspólnie uda nam się coś switaśnego dla Was, specjalnie dla Was nagrać. Dziękuję Wam serdecznie. Cziki, cziki i bo headshot!